Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, w której znajdziecie całą gamę audiobooków. To właśnie na BookBeacie znalazłam dwie książki, które dzisiaj posługują mi jako główne źródła. Pierwsza z nich to książka Christophera Machta pod tytułem Spowiedź Goebbelsa, czyli Szczera rozmowa z przyjacielem Hitlera. Natomiast druga książka to książka pod tytułem Goebbels, Kulawy diabeł, tam autorzy są zbiorowi. Obie te książki znajdziecie w aplikacji BookBeat. Polecam Wam szczególnie Kulawego diabła, ponieważ zajmuje niewiele krócej niż podróż na przykład z Warszawy do Krakowa. Dlatego też w trakcie takiej podróży będziecie w stanie poznać historię taką zwartą i skompresowaną właśnie Józefa Goebbelsa i jego rodziny i jego wpływ na losy III Rzeszy. Zazwyczaj w swoim podcaście poruszam sprawy polskie. Właściwie tylko raz zrobiłam, czy dwa razy zrobiłam wyjątek. Tym razem będzie to kolejny wyjątek, ponieważ sprawa Goebbelsów, a właściwie to Magdy Goebbels, która dokonała takich życiowych wyborów, które doprowadziły do niesłychanej tragedii. Tragedii właściwie w przededniu końca II wojny światowej. No, ta historia mną po prostu wstrząsnęła, a że losy III Rzeszy i osób, które stały na jej czele, między innymi Adolfa Hitlera, Józefa Goebbelsa, Heinricha Himmlera i innych zbrodniarzy wojennych, są nierozerwalnie związane z naszym krajem, z Polską. Dlatego postanowiłam opowiedzieć Wam dzisiaj historię, myślę, że dość mało znaną, paradoksalnie, właśnie Magdy Goebbels. To historia kobiety, która, zresztą sami się zaraz przekonacie. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka i do tego, żebyście po jego wysłuchaniu zerknęli do BookBeata, gdzie z kodem 5NZ będziecie mogli zalogować się do aplikacji i korzystać z niej przez miesiąc za darmo. Polecam Wam BookBeat. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, chyba jest najstarszą historią, jaką kiedykolwiek poruszałam na tym kanale. Do tego wszystkiego jest jedną z trzech zagranicznych historii, którą się zajmę. A to dlatego, że niezwykle poruszyła mnie po prostu ta historia. I to do tego stopnia, że myślałam, że o II wojnie światowej wiem naprawdę sporo, szczególnie o jej końcowych dniach. Ale kiedy oglądałam dokument o Józefie Goebbelsie i o tym, co działo się w berlińskim bunkrze dosłownie w ostatnich dniach kwietnia i pierwszych dniach maja 1945 roku, naprawdę nie mogłam wyjść ze zdumienia, że jakimś faktem umknął mi finał dzisiejszej opowieści. Zapraszam Was dzisiaj na historię wielkiej miłości, trójkąta miłosnego, nawet powiedziałabym, wielkiej wiary i zdawać by się mogło, że i miłość, i wiara to są cnoty. Ale jeśli dotyczą one zła, wiary w zło, kochania zła, miłości do zła, wielbienia zła, to historia przybiera inny wydźwięk. Józef Goebbels urodził się 29 października 1897 roku w Wright. To małe miasteczko w zagłębiu Rury. Dzisiaj jest częścią, właściwie dzielnicą miasta
Mönchengladbach w prostej, robotniczej rodzinie. Jego matka była rolniczką, to znaczy nie posiadała własnej ziemi, ale po prostu pracowała na roli u innych ludzi. Natomiast jego ojciec był urzędnikiem w zakładzie pracy, w którym miał etat. Józef miał też 4 rodzeństwa, 2 braci, 2 siostry. Jednak jedna z sióstr, Elizabeth, zmarła już w 1915 roku w wieku zaledwie 14 lat. Rodzina Goebbelsów nie była zbyt szczęśliwą rodziną. Była to rodzina o tak zwanym zimnym chowie, w której panowały bardzo chłodne stosunki rodziców z dziećmi. Zresztą dzieci były wychowywane przez rodziców w wierze katolickiej i to w takim dość mocnym, powiedziałabym, starotestamentowym stylu. Przez to w przyszłości Józef będzie miał z tego tytułu olbrzymie kompleksy. Co więcej, w dzieciństwie Józef Goebbels cierpiał na formę porażenia, dziecięcego porażenia mózgowego, chociaż w niektórych źródłach jest mowa o tym, że miał taką chorobę, czy takie właściwie zwyrodnienie jak stopa końsko-szpotawa, ale też niektóre źródła podają, że przechorował jako dziecko zapalenie szpiku. To na zawsze odcisnęło się na jego życiu i na jego wyglądzie, ponieważ prawa noga była zdecydowanie krótsza od lewej, przez co Goebbels, który przede wszystkim był człowiekiem dość drobnym, chudym, można było powiedzieć, do tego wszystkiego kulejącym, miał się za bardzo nieatrakcyjnego człowieka i później, jak pokaże jego życie, będzie się bardzo skupiał na estetyce, na tym, co w człowieku w wyglądzie ważne. Ta powierzchowna warstwa ubioru, wyglądu, atrakcyjności była dla niego zawsze i będzie dla niego zawsze bardzo, bardzo istotna. Próbowano jeszcze, kiedy był dość młody, korygować wadę postawy, czyli po prostu próbowano operować mu nogę. Jednak operacje nie przyniosły żadnego rezultatu, co też odcisnęło się dość sporym piętnem na życiu Józefa, ponieważ w dzieciństwie po prostu bardzo często był z dala od kolegów, z dala od swoich rówieśników, chorował, więc tym bardziej odstawał od tej grupy rówieśniczej i szukał akceptacji, której nie otrzymywał. Co więcej, kiedy w Europie wybucha I wojna światowa i następuje pobór do wojska, wtedy Józef Goebbels ma, chyba już jest pełnoletni, ma 18 lat, 17-18 lat i on się do tej służby wojskowej nie dostaje, zostaje odrzucony nawet w tak drastycznym właściwie momencie w historii Niemiec, ponieważ Niemcy przegrywają tę wojnę, I wojnę światową. Jednak później, kiedy dochodzi do władzy i staje gdzieś tam nawet na czele III Rzeszy, tuż przed i podczas II wojny światowej, opowiada o tym, że jego chora noga i to, że kuśtyka, jest efektem ran wojennych odniesionych właśnie na froncie podczas I wojny światowej i historycy później oczywiście te rewelacje zdementowali. Oprócz jednak kariery wojskowej, której nie udało mu się zrobić, ku jego ogromnemu rozczarowaniu, przede wszystkim uczył się w szkole. Najpierw poszedł do szkoły prowadzonej przez franciszkanów, oddalił się więc od swojego domu rodzinnego, co też w młodości jest dość istotnym takim krokiem, który później też determinuje przyszłe życie. Po ukończeniu tej szkoły wybrał się na studia i studiował literaturę, na przykład w Bonn, oraz filozofię, którą studiował m.in. w Heidelbergu, we Fryburgu czy w Würzburgu.
Ukończenie studiów jednak nie było jego największym naukowym osiągnięciem, ponieważ to właśnie w Heidelbergu skończył swoją edukację, broniąc tytułu doktora na temat XIX-wiecznego pisarza romantycznego Wilhelma von Schicka. W szkole podstawowej, średniej, jak i na studiach był Goebbels określany jako człowiek niezwykle zdolny, niezwykle sprytny i co najciekawsze z punktu widzenia dzisiejszej historii, znaczy tej historii, która się później wydarzy, najbardziej niezwykłe jest to, że największy wpływ na Goebbelsa w czasach jego nauki i potem jakby bronienia pracy doktorskiej, robienia kariery naukowej, jego największymi autorytetami byli Friedrich Gundolf oraz Max Freiherr von Waldberg. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że obaj mężczyźni byli Żydami. Swoją przygodę z nauką i skończeniem studiów Goebbels kończy w 1922 roku, co z dzisiejszej perspektywy może nam się wydawać dość wczesnym wiekiem, bo to oznacza, że w wieku 25 lat Goebbels miał już doktorat. No ale to wtedy nauka przebiegała trochę inaczej, ten system też był inny, szczególnie w innym kraju niż Polska. To są dokładnie te czasy, kiedy Adolf Hitler, młody i jeszcze nikomu szeroko nieznany mężczyzna, zakłada partię, najpierw SA, partię nazistowską, później przekształconą w NSDAP. W 1923 roku, nie będę się tutaj zagłębiać w historyczne meandry, bo myślę, że popełniłabym wiele błędów. W każdym razie na początku 1923 roku dochodzi do bardzo spektakularnej porażki Adolfa Hitlera. Mianowicie próbuje on zorganizować przejęcie władzy w Monachium. Najpierw organizuje po prostu zjazd kilku tysięcy członków partii SA i podczas tego wiecu zdecydowanie opowiada się przeciwko władzy. To jest też okres w Niemczech po I wojnie światowej, kiedy Niemcy są w tragicznej sytuacji gospodarczej po przegranej wojnie, muszą zapłacić olbrzymie reparacje i między innymi z tymi reparacjami nie zgadza się Adolf Hitler. Próbuje tę władzę przejąć, to się nie udaje i Adolf Hitler zostaje skazany i wtrącony do więzienia. I to właśnie ten fakt tego nieudanego przewrotu, tego, że Hitler bardzo w tamtych czasach walczył o odzyskanie godności Niemiec, o przywrócenie normalnego życia, o nieuznanie wszystkich traktatów, które po I wojnie światowej miały wynagrodzić i zadośćuczynić innym krajom, które Niemcy atakowały podczas tej I wojny światowej. No i to oczywiście na niektórych Niemców działało w ten sposób, że podbudowywało ich morale. Poza tym taki człowiek jak Adolf Hitler o takiej niezwykłej charyzmie, znaczy to mówię nie tak, że sama tak uważam, ale no charyzmy nie da się Hitlerowi oczywiście odmówić. I to właśnie w 1924 roku onieśmielony Adolfem Hitlerem oraz działaniami ruchu nazistowskiego dołącza do jakichś tam stowarzyszeń przy właśnie SA i przy NSDAP właściwie. Jako na początku publicysta i dziennikarz pracuje, pisząc przychylne NSDAP artykuły i działa w sumie w podziemiu, ponieważ to były czasy, kiedy jeszcze NSDAP była organizacją nielegalną. No, trudno się nie domyślać, że po puczu monachijskim nieudanym została w ogóle zdelegalizowana. Dlatego działalność Józefa Goebbelsa, właściwie od samych początków taka działalność polityczna, była naznaczona mocną dozą nielegalności i działania wbrew prawu. Pod koniec 24 roku Goebbels jest już mocno zaangażowany w działania ruchu nazistowskiego, wciąż jeszcze nielegalnego. Pod koniec tego roku, bo w grudniu, wychodzi na wolność Adolf Hitler, a już w 1925 roku zakaz
funkcjonowania NSDAP zostaje zniesiony, więc organizacja bardzo szybko zostaje, jej działalność zostaje wznowiona już jako legalna organizacja i to właśnie wtedy po raz pierwszy czy drogi Goebbelsa i Hitlera się przecinają. Mężczyźni są sobą zafascynowani. Goebbels Hitlera kocha. Naprawdę go kocha i uwielbia i poświęca mu w swoich pamiętnikach, których jest mnóstwo i też zachęcam was do tego, żeby je sobie gdzieś odnaleźć. Pisze z ogromnym uwielbieniem, właściwie z takim boskim uwielbieniem dla Hitlera. Zresztą ta boskość nie jest wcale przesadzona, ponieważ Goebbels w swoim życiu w okolicach roku 1915 sam traci wiarę. Mimo, że jest właśnie wychowany w katolickiej rodzinie, pochodzi z katolickiego domu, bardzo się sprzeciwia takiemu promowanemu przez, być może wtedy, chociaż myślę, że wiem o co chodzi, przez Kościół katolicki w Niemczech, zamiłowanie do ubóstwa, do takiej skromności. Z nim to nie współgrało. Była pierwsza wojna światowa, Niemcy mocno dostawały w kość, a już konkretnie w 1918 roku te skutki gospodarcze wojny można było odczuć i on się kompletnie z tym nie zgadzał. Dla Goebbelsa podstawą było to, żeby przywrócić Niemcom status takiego bogatego, godnego narodu. On też uważał, że bieda pozbawia człowieka godności. W 1926 roku pojawiają się pierwsze takie bardzo już głośne wystąpienia Adolfa Hitlera wewnątrz NSDAP, które mówią o tym, jak bardzo naród żydowski jest przez nazistów potępiany. Zresztą Hitler insynuował, jakoby Żydzi w ogóle nie byli ludźmi, więc to też było takie trochę uzasadnianie tego, że w przyszłości ewentualnie można będzie wobec nich stosować niehumanitarne środki i nie przestrzegać prawa dotyczącego ludzi, dehumanizując Żydów. I to jest akurat moment, w którym Goebbels przestaje w Hitlera wierzyć. Pisze nawet to w swoim pamiętniku. Mówi o tym w kontekście tego, że Hitler nazywa socjalizm, którego był wielkim przeciwnikiem, chociaż przecież NSDAP miał dużo wspólnego z socjalizmem. Jednak taki goły socjalizm pochodzący ze strony wschodniej, czyli ze Związku Radzieckiego, było dla Hitlera czymś takim jak żydowskim stworzeniem. I wtedy te słowa zdruzgotały Goebbelsa, który napisał: już nie w pełni wierzę w Hitlera, to straszna rzecz. Moje wewnętrzne wsparcie dla niego zniknęło. Ale w tym samym roku, w kwietniu, Hitler wzywa go do siebie do Monachium. Tam udziela mu reprymendy za to, że Goebbels obstaje przy jednak jakiejś tam delikatnej miłości, czy inaczej. NSDAP dzieliło się na dwa kierunki. Pierwszy był socjalistyczny, drugi był konserwatywny i to właśnie za socjalistami opowiadał się Goebbels. To Hitlerowi się nie podobało, udzielił mu wtedy reprymendy i zaproponował mu, ponieważ poznał się na jego olbrzymim talencie, który później Goebbels będzie mógł rozwijać już pod skrzydłami Hitlera, zaproponował mu, że wybaczy mu ten błąd, natomiast jakoś w ramach zadośćuczynienia, żeby Goebbels nie odchodził od NSDAP, czyni go przywódcą właściwie takiego całego okręgu berlińskiego NSDAP, to się nazywało bycie Gauleiterem Berlina. W 1928 roku odbywają się wybory do Reichstagu, NSDAP wtedy zdobywa 2,6% wszystkich głosów, co przełożyło się na to, że członkowie NSDAP zdobyli 12 miejsc w parlamencie. Goebbels był szczęśliwy, tym bardziej, że jednym z tych mandatów, który został wygrany w tych wyborach, należał do niego. Dwa lata po tych wyborach Adolf Hitler decyduje się, że Joseph Goebbels marnuje się jako taki zwykły szeregowy deputowany do Reichstagu, w związku z czym uczynił go szefem działu propagandy w NSDAP. Wtedy Goebbels zakłada czasopismo Der Angriff,
które ukazuje się jeszcze przez kolejne 3 lata do 1933 roku. I to między innymi na łamach tej prasy po raz pierwszy Goebbels zaczyna wobec Adolfa Hitlera używać sformułowania nie Herr Hitler, tylko Führer, czyli przywódca, władca, taki z największym szacunkiem, jakim można się cieszyć. To właśnie w 1933 roku, dlaczego czasopismo przestaje się ukazywać? Otóż w 1933 roku to właśnie Hitler przejmuje władzę w Niemczech i wtedy ta funkcja szefa propagandy w ramach NSDAP zostaje przekształcona dla Goebbelsa na urząd ministra propagandy, oświecenia publicznego i informacji. Był w swoim żywiole, ponieważ po studiach literatury, po obronieniu doktoratu, znał świetnie język, znał świetnie retorykę, potrafił niezwykle barwnie mówić, wiedział też, jak to robić teatralnie. Znał się też poniekąd na manipulacji, miał takie predyspozycje, dlatego też jego ręce, jego talent, jego głowa sprawiły, że od tego 1933 roku, kiedy już jego praca była urzędem i była po prostu na większą dużą skalę, ponieważ miała przecież budżet państwowy, zaczął tworzyć całą gigantyczną machinę propagandową, która sprzedawała ideologię nazistowską. Umacniał też ideę państwa totalitarnego, podległego jedynemu przywódcy. On też starał się mocno, żeby Hitlera przedstawiać, wypierać religię i przedstawiać taki kult właśnie Adolfa Hitlera, który jest tym zbawcą narodu niemieckiego, który przyniesie wszystkim wolność i przyniesie wszystkim szczęście i bogactwo. I że to właśnie Niemcy są narodem, który powinien być doskonały, znaczy jest doskonały, dlatego powinien mieć władzę nad całą resztą świata, bo przecież kto, jeśli nie najlepsi, mieliby rządzić tą ziemią, bo takie były przecież zamiary. Brzmiało to utopijnie, ale trafiło to na podatny grunt zmęczenia I wojną światową. To właśnie też Goebbels wprowadził po raz pierwszy kampanie polityczne związane z materiałami kinowymi, filmowymi. Bardzo doceniał nowe media. Telewizja wtedy była raczkującym medium, więc stosował nie tylko standardową prasę czy radio. Organizował coś, co dzisiaj nazwalibyśmy eventami, to były wtedy wielkie wiece, oraz kręcił filmy propagandowe, które później były puszczane w kinach i w ten sposób kształtował umysły Niemców, którzy później w bardzo dużej mierze wspierali Hitlera i popierali jego działania. Do pewnego momentu oczywiście. Prawda jest też taka, że Goebbels świetnie, ale to świetnie potrafił wyczuć moment. Na przykład organizując wiece, to jest w jednej z książek, właśnie w Kulawym Diable jest taki fragment, w którym opisywane jest jedno z przemówień, z wystąpień Adolfa Hitlera, które było poprzedzone wystąpieniem właśnie Goebbelsa. I Goebbels, kiedy stał na mównicy, zobaczył, że było po prostu dość spore zachmurzenie. Zobaczył, że chmury zaczynają się przerzedzać i że za moment wyjdzie słońce. W związku z tym, z racji tego, że zaraz później miał występować Hitler, Goebbels szybciej skończył swoje przemówienie i wyreżyserował to w ten sposób, że w momencie, w którym Adolf Hitler stawał na mównicy, to słońce wyszło, chmury się rozstąpiły i w ten sposób też starał się kreować jego boskość. I to nie zdarzało się tylko jeden raz, tylko wiele razy. Starał się kreować wizerunek Hitlera jako kogoś, kto zstąpił na ziemię niemiecką po to, żeby z jakimś boskim pierwiastkiem ją odnowić. Ciekawostką, która może, myślę, wielu z nas zdziwić, mnie zdziwiła, to, że 13 czerwca 1934 roku Goebbels odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się między innymi z Józefem Piłsudskim, którym się naprawdę fascynował, uważał go za doskonałego przywódcę, za fenomenalnego człowieka, który właśnie swoją charyzmą jest w stanie zmienić cały ustrój polityczny i walczyć w swoim kraju o wolność. W czasach tuż poprzedzających II wojnę światową, jej wybuch, u Goebbelsa można zauważyć bardzo dużą fascynację
agresją i przemocą. Coś takiego w nim się przełamało lub narodziło. Być może w otoczeniu innych nazistów, być może było to w nim zawsze, ale w odpowiednich warunkach się to wzmocniło. Dlatego też wystąpienia Goebbelsa zaczynają przypominać. Jak przeczytacie sobie fragmenty w książkach, które wam polecam, to ja ich nawet nie będę cytować, bo uważam, że są ohydne. Mianowicie jest to cała narracja ułożona wokół nienawiści do Żydów, do Polaków, do Słowian, opisująca osoby tych narodowości, tych nacji jako parszywe stworzenia, jako kogoś najgorszego. On też zresztą uważał, że najgorszą obelgą dla Żyda może być powiedzenie mu, że jest Żydem i jeżeli nazwiesz go świnią, to coś tam zareaguje, być może nawet niezbyt to weźmie do siebie, ale kiedy mu powiesz ty Żydzie, to zobaczysz, jak jego twarz się zmienia, bo on sam wie, jakim jest złym człowiekiem i że spojrzy w lustro i wie, że to jest największa obelga, bycie Żydem. Wybucha oczywiście II wojna światowa. No i przebiegu nie będę streszczać. To jest po prostu temat na 3000 różnych odcinków podcastu, ale nie mojego. Teraz skupię się na życiu prywatnym Goebbelsa, który w 1930 roku, 1 września, poznaje swoją żonę, Magdę Goebbels, która wówczas jawi mu się jako młoda, atrakcyjna i niezależna kobieta. I taką zresztą Magda była, ponieważ Magda Goebbels urodziła się w 1901 roku w Berlinie. Była więc młodsza o 4 lata od swojego męża, przyszłego. W przeciwieństwie do Goebbelsa pochodziła z tak zwanego dobrego domu, inteligenckiego domu. Jej ojciec zresztą był inżynierem. Rodzice jednak się rozwiedli. Po rozwodzie z Oskarem, ojcem Magdy Goebbels, jej matka Auguste wyszła za mąż za Richarda Friedlandera, który był Żydem. W 1908 roku matka Magdy przeprowadza się do Brukseli, jednak Magda idzie do szkoły z internatem. Ma bardzo dobre kontakty z rodziną, jest oczywiście oczkiem w głowie nie tylko swojej mamy, ale także właśnie ojczyma Richarda, który bardzo Magdę lubi, który się nią opiekuje i stara się być dla niej jak ojciec. W 1918 roku, czyli u schyłku I wojny światowej, Magda ma wówczas 17 lat. Wtedy poznaje w pociągu, zresztą wracając ze szkoły, Gintera Quanta, który jest udziałowcem BMW i Daimler-Benza. Jest bardzo zamożnym człowiekiem, bardzo wpływowym mężczyzną. Magda jeszcze o tym nie wie, ale zakochują się w sobie i doczekują się w 1921 roku pierwszego syna, który przychodzi na świat 11 miesięcy po ich ślubie 4 stycznia 1921 roku. Syn na cześć Adolfa Hitlera otrzymuje imię na literę H, Harald, i później wszystkie przyszłe dzieci Magdy Goebbels będą właśnie miały imię na literę H. Jednak małżeństwo początkowo jest świetne, mimo że jest świetne, zresztą małżeństwo podróżuje, udają się na wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie tam okazuje się, że im dalej w tym małżeństwie Magda tkwi, tym mniej mąż ją szanuje, tym mniej się nią interesuje, zdradzał ją. Do tego wszystkiego Günter Quandt miał jeszcze swoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, między innymi miał syna Helmuta Quanta, który był mocno zainteresowany postacią Magdy Goebbels. On zresztą po prostu się do niej mocno zalecał, co powodowało, że wciąż młoda bardzo, bo 23-letnia Magda była i czuła się dość nieswojo. Pod koniec małżeństwa, ponieważ małżeństwo Quantów rozwodzi się w 1929 roku, właśnie w tych Stanach Zjednoczonych, Magda podczas jakiejś wizyty w okolicach
czy w towarzystwach, które były związane z politykami, poznaje bardzo bliskiego członka rodziny, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Herberta Hoovera, i tam właśnie też nawiązuje z nim jakiś romans. Ale Magda wraca wraz ze swoim synem Haraldem, już rozstana ze swoim mężem, do Niemiec, gdzie w 1930 roku zaczyna interesować się tym, co mówią naziści, co mówią członkowie NSDAP. Wybiera się na jeden z wieców NSDAP, gdzie właśnie Józef Goebbels jest mówcą. Tam właśnie jej przyszły mąż wywiera na niej ogromne wrażenie. Z jego względu też Magda wstępuje do nazistowskiej partii, ale nigdy nie udziela się na tyle, żeby można ją było nazwać aktywną członkinią tej partii. Raczej jest wolontariuszką, a kiedy poszukuje pracy, zatrudnia się w jednej właśnie z komórek NSDAP, gdzie zostaje sekretarką jednego z współpracowników Goebbelsa. Na Józefie Goebbelsie Magda też musi robić olbrzymie wrażenie, ponieważ do ślubu między tymi dwojga dochodzi 19 grudnia 1931 roku, tym razem nie w kościele. I moglibyśmy tutaj myśleć sobie, że pewnie ślub był cywilny, skoro Goebbels stracił wiarę, ale nic bardziej mylnego. Kościół brał udział w tej ceremonii, ale nie był to kościół katolicki, tylko protestancki, ponieważ Magda była właśnie wyznawczynią tego odłamu chrześcijaństwa. No i jest to ślub, który jest dość prestiżowy, ponieważ już znany wówczas Adolf Hitler zostaje jednym ze świadków na tym ślubie, co też Magdę bardzo utwierdzało w takim przekonaniu, że jest na szczycie w ogóle świata. No, jest Niemką, jest więc członkinią, właściwie to nie wiem, jest narodowością, jest częścią narodowości, która jest narodem zbawicieli, narodem wybranym przez naturę, narodem, który powinien rządzić światem. W dodatku jest na samym szczycie zarządu tego lepszego świata. Jest żoną Józefa Goebbelsa, przyjaźni się z Adolfem Hitlerem, który zresztą bardzo, bardzo Magdę Goebbels ceni. I to właśnie początek małżeństwa z Goebbelsem jest też początkiem wielkiej przyjaźni pomiędzy Magdą Goebbels a Adolfem Hitlerem. Magda, zgodnie z ideologią nazistowską, jako typowa Aryjka, przykładna Aryjka, rodzi 6 dzieci, jeszcze oprócz Haralda, który już ma kilkanaście lat. Wszystkie dzieci, tak jak wcześniej wspomniałam, nosiły imię na literę H. Były to Helga, Hildegarda, Helmut, Hedwig, Holdin i Heidrun. Dlatego też łatwo tutaj policzyć, że Magda doczekała się zaledwie 2 synów, ale aż 5 córek. Kiedy Magda jest już blisko Adolfa Hitlera, zaczyna się bardzo mocno wybijać na pierwszy plan jej fascynacja Führerem. To znaczy nie tyle fascynacja nim jako ideologiem, jako przywódcą, ale nim jako mężczyzną. Też trudno mi tutaj tak w 3 słowach to streścić, ale wokół Hitlera zawsze krążyło mnóstwo kobiet. Jedną z nich była oczywiście Ewa Braun, która była sekretną kochanką Hitlera. Zresztą jest mnóstwo o tym dokumentów, artykułów, możecie sobie poczytać. Jest to fascynująca lektura, szczerze powiedziawszy. On ukrywał wszystkie te kobiety przed światem. Jedna z nich zresztą była jego daleką krewną, czy taką, z którą związek nie budził wielkich kontrowersji, ale wciąż było to jakieś tam takie pokrewieństwo, które zwracało uwagę, ale nie było tym rodzajem pokrewieństwa, które było karalne i niedopuszczalne. Hitler jednak wszystkie kobiety, z którymi jest, traktuje w bardzo dziwny sposób. Nie do końca dzisiaj też wiemy, czy te związki były mocno nacechowane erotycznie, czy były jednak związkami platonicznymi. Ta seksualność Hitlera jest bardzo dziwna, chociaż właśnie ta jedna z jego byłych partnerek, zresztą która popełniła samobójstwo ze względu na to, że Adolf Hitler ją źle traktował w związku, opuszczał ją często, rozkochał w sobie, potem jakby nie dbał. Ona w jednym chyba ze swoich pamiętników napisała o tym, że
nie chcielibyście wiedzieć, czy coś w tym stylu, co Hitler kazał mi robić. Więc to jakby miało sugerować, że jednak ten aspekt seksualny w tym związku był dość ważny i był on dość wychodzący poza strefę komfortu niektórych kobiet. W każdym razie Magda przy tym Hitlerze cały czas była. Hitler kobiety ukrywał przed światem, dlatego że budował wizerunek człowieka oddanego tylko i wyłącznie III Rzeszy. Takiego wodza, który bierze ślub tylko z jedną kobietą na świecie i jest to właśnie III Rzesza. Dlatego nie mógł być żonaty, nie mógł mieć swoich własnych dzieci, ale musiał się takimi osobami otaczać, ponieważ naziści bardzo propagowali to, żeby rodziny były wielodzietne, żeby kobiety przynosiły na świat jak najwięcej doskonałych Niemców. Zresztą były takie, teraz być może coś pomieszam, ale były takie specjalne, nie kursy, tylko chyba egzaminy czy testy na prawdziwego Aryjczyka, tylko to chyba było w SS, na prawdziwego SS-mana. Kiedyś czytałam taką książkę i właśnie sprawdzano jakby genealogię, czy tam na pewno nie ma żadnych naleciałości z innych narodowości i wymagano właśnie od tego, żeby, od tych ludzi tego, żeby rodzili, żeby przyprowadzali na świat nowe istoty. Więc też kobiety były Hitlerowi potrzebne do tego, żeby taki wizerunek sprzedawać w mediach. Goebbelsowi również. No i właśnie tutaj rodzina Goebbelsu służyła za taki doskonały przykład. Ludzi, którzy są razem, którzy mają razem 6 dzieci. Wszystkie te dzieci są piękne. Zresztą, kiedy wpiszecie sobie Goebbels Children, to zobaczycie mnóstwo filmików, właśnie to filmów propagandowych, w których właśnie dzieci Goebbelsów występują. No są to bardzo niezwykłe obrazki, bo chyba mało kto w latach 30. mógł się pochwalić nagraniem wideo, a właśnie dzieci Goebbelsów mogły. Magda szybko stała się wizerunkiem kobiety idealnej, takiej pierwszej damy III Rzeszy, która zresztą w taki sposób, takim mianem była określana. I bardzo wielu myślało początkowo, że ona jest w ogóle partnerką Adolfa Hitlera, no ale oczywiście była to nieprawda. Hitler mocno dbał właśnie o to, żeby wizerunek Goebbelsów był nieskazitelny. Dlatego, kiedy wychodzi na jaw, po pierwsze to, że Józef Goebbels nie jest wierny swojej żonie, i zdradza ją właściwie przez cały ich związek, to jeszcze kiedy zakochuje się bez pamięci, jak sam pisze w swoich pamiętnikach, poznaje miłość swojego życia, aktorkę czechosłowacką, czy czeską właściwie, Lidę Barową, zakochuje się w niej bez pamięci, no wtedy jakby już nie kryje się za bardzo z tym romansem. On Lidę sprowadza do III Rzeszy, znaczy do Niemiec. Chce z nią zamieszkać, chce z nią żyć, więc chce rozwieść się z Magdą. I kiedy te wieści docierają do Hitlera, Hitler wpada w absolutną wściekłość, w furię, wyzywa do siebie Goebbelsa, prawdopodobnie w bardzo ostrych słowach, nakazuje mu natychmiastowe zaprzestanie znajomości z Lidą Barową. Zresztą wydaje jakiś nakaz deportowania jej do Czech. I tak małżeństwo Goebbelsów znowu kontynuuje swój związek zarówno w mediach, jak i formalny. Nie wiem, jak między nimi było. Podejrzewam, że niezbyt ciekawie. Tym bardziej, że Magda również miała romans. Ona z kolei wybrała sobie osobistego sekretarza własnego męża, Karla Hanke. I to też tutaj ten romans zakończył się po interwencji Adolfa Hitlera, który był przez dzieci Goebbelsów nazywany wujkiem. Tuż przed II wojną światową, kiedy ma miejsce Noc Kryształowa, podczas której Żydzi zostaje im zniszczony majątek, właściwie w majestacie prawa. To jest taka słynna akcja przeprowadzona przez NSDAP, która miała doprowadzić do tego, żeby całkowicie zniszczyć i pozbawić Żydów majątku, przejąć właściwie ich biznesy, przejąć ich mieszkania, ich przedsiębiorstwa. Miało to miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku. Wtedy też Magda Goebbels jako pasierbica Żyda czuje bardzo ogromny
strach, ale nie przed tym, co stanie się jej ukochanemu ojczymowi, ale przed tym, co będzie, kiedy jej pochodzenie, jej bardzo bliski związek z Żydem wyjdzie na jaw. W związku z tym przyznaje się do tego swojemu mężowi, który podczas kolacji, bo wiem, że to było podczas spożywanego posiłku, poczuł do swojej żony takie obrzydzenie, po którym już nigdy to małżeństwo nie podniosło się na nogi. I to taka straszna historia, która pokazuje tylko, czy nie straszna historia Goebbelsów, tylko straszna historia tego, że pochodzenie czyjeś potrafiło zrobić tak negatywne wrażenie na kimś, tak wiele zmienić w związku między dwiema osobami. To była tajemnica, o której Magda nie mogła nigdy nikomu powiedzieć. Goebbels powiedział, że Magda ma o tym na zawsze milczeć, że to jakby ta wiadomość nie może opuścić tego pokoju. I tak się też stało. Co więcej, ta historia ma jeszcze tragiczniejszy finał, ponieważ właśnie Richard Friedlander, czyli ojczym Magdy, w trakcie II wojny światowej został przetransportowany do obozu koncentracyjnego, właśnie do obozu zagłady w Buchenwaldzie. I Magda o tym wiedziała, ponieważ była to ogromna tragedia jej matki. I nie widać absolutnie, nie ma żadnych śladów, żadnych listów, żadnych nawet wzmianek gdzieś o tym, że Magda starała się jakkolwiek interweniować w jego sprawie. Bardzo możliwe, że właśnie przez to, że Goebbels zobowiązał ją do trzymania tej tajemnicy całkowicie, no gdyby interweniowała z jakimś Żydem, no to można by było zacząć pytać dlaczego. Wtedy w bardzo łatwy sposób można byłoby dojść do tego, że jest to jej ojczym, który właściwie miał ogromny wpływ na jej wychowanie. Tak właśnie też Richard Friedlander ginie w Buchenwaldzie. Co prawda nigdy nie udało się ustalić dokładnie, co mu się przydarzyło, kiedy umarł, jak umarł oraz dalszych jego losów po przyjeździe do Buchenwaldu, no ale myślę, że jest to tutaj bardzo prawidłowe i sensowne założenie, że po prostu stracił życie w tym obozie. Wojna dla Magdy Goebbels jest przyjemna początkowo. To jest też szczyt jej kariery politycznej. Zresztą ona się pojawia na tysiącach okładek pism kobiecych w Niemczech. Jest przykładną matką III Rzeszy. Ona też uczy kobiety, jak wykorzystywać materiały, które są dostępne na rynku, ponieważ no, po I wojnie światowej były bardzo duże problemy gospodarcze, a przed II wojną światową Niemcy szykowały się na wojnę, więc też bardzo wielu towarów brakowało. I to właśnie Magda uczyła Niemki, jak przerabiać stare garnitury czy stare prześcieradła na sukienki, jak cerować, jak ugotować obiad z bardzo niewielkiej ilości produktów. No, była taką przykładną panią domu. Jest to też niezła hipokryzja, ponieważ Magda Goebbels oraz jej mąż i szóstka ich dzieci po prostu byli otoczeni od długiego czasu służbą. I Magda w kuchni w ogóle nie spędzała czasu, no jednak taki sygnał do świata szedł. Ona też bardzo poważnie się przejmowała tą taką rolą pierwszej Niemki, takiej najważniejszej kobiety wzorca w Niemczech. Kiedy Magda była tą twarzą niemieckiej kobiety, jej pierwszy syn, Harald, walczył na froncie, był pilotem Luftwaffe i co ważne, na tej wojnie świetnie sobie radził. Kiedy w 1943 i 1944 roku zaczęły docierać do Niemców informacje o tym, że na froncie nie dzieje się tak dobrze, jakby się miało dziać, Magda odchorowuje ten fakt, zaczyna cierpieć na różnego rodzaju schorzenia neurologiczne, między innymi na neuralgię trójdzielną, która skutkowała bardzo silnymi bólami twarzy. Magda była często przykuta do łóżka, nawet trafiała do szpitala. Jej stan psychiczny, stan ducha był coraz gorszy. No i małżeństwo z Goebbelsem było tylko tym małżeństwem na papierze. Hitler dalej się nią nie interesował. Ona walczyła
totalnie o względy Adolfa Hitlera przez całe swoje właściwie życie u boku Goebbelsa i rywalizowała między innymi właśnie z Ewą Braun, która była później już oficjalną partnerką Adolfa Hitlera, to znaczy na tyle oficjalną, że co prawda nie przedstawiał jej światu, ale już znajomi z otoczenia czy wiedzieli, kim jest Ewa Braun, wiedzieli, że jest po prostu taką gospodynią domu Hitlera, jest jego kobietą, no i też była coraz częściej zaproszona na takie jakieś tam rauty nazistowskie, też jako właśnie partnerka Hitlera. Magda jej nie znosiła, uważała, że jest za młoda, zbyt taka roztrzepana. No, Ewa Braun też była dość młodą dziewczyną, interesowała się niezwykle filmem, fotografią, zresztą pracowała właśnie w studiu fotograficznym i tak poznała się z Adolfem Hitlerem, więc o tą rolę takiej kobiety, którą Hitler najbardziej cenił, Magda walczyła chyba przez całe swoje życie. No ale kiedy w 1945 roku w wyniku coraz większych klęsk odnoszonych na froncie zarówno Adolf Hitler, jak i rodzina Goebbelsów, Adolf Hitler wraz z Ewą Braun, ukrywają się w bunkrze w Berlinie, tam przez kilka tygodni żyją i wtedy chyba Magda po raz taki ostateczny godzi się z tym, że Hitler jest związany z Ewą Braun i to już widać tak po prostu naocznie. No niestety są to, właśnie to stety, niestety są to ostatnie przemyślenia Magdy Goebbels, ponieważ kiedy już Armia Czerwona wkracza do Berlina pod koniec kwietnia 1945 roku, w bunkrze do Magdy dociera, jak bardzo sytuacja jest zła. Po pierwsze widzi to dlatego, że Hitler zdaje się mieć pewne przemyślenia na temat końca swojego życia. Spisuje testament. W tym testamencie mianuje Goebbelsa jako jedynego swojego najwierniejszego współpracownika swoim następcą. I tym następcą zresztą przez kilka dni Goebbels jest. Do tego wszystkiego Hitler bierze ślub z Ewą Braun w tym bunkrze po to, żeby uczynić ją w tych ostatnich dniach, o czym jeszcze Magda Goebbels nie do końca zdaje sobie sprawę, że to są ostatnie dni, żeby uczynić ją swoją żoną, żeby wynagrodzić jej wszystkie trudy i znoje i emocje, jakie musiała, koszty emocjonalne, jakie musiała ponosić przez to, jaki był Hitler w tym związku. No i co? 30 kwietnia 1945 roku w bunkrze w Berlinie, w tym samym, w którym są też Goebbelsowie, Adolf Hitler popełnia samobójstwo razem z Ewą Braun. Nie wiadomo w jakiej kolejności. Najprawdopodobniej Hitler najpierw strzela do Ewy, później strzela do siebie. Też prosi, tam jest cała taka instrukcja napisana, że prosi, żeby ich ciała wywleczono do ogrodu w pobliżu tego bunkra i spalono doszczętnie ich zwłoki, żeby nigdy nie dostały się w ręce wroga. To jest sytuacja, która wstrząsa Magdą do granic możliwości i razem ze swoim mężem, Józefem, przestają widzieć absolutnie nadzieję na to, że coś dobrego jeszcze może się wydarzyć. Wojna jest przegrana. Oni sobie zdają z tego sprawę. Zdają sobie sprawę z tego, że jako prawa ręka Hitlera Goebbels na pewno trafi pod sąd i zostanie stracony, a Magda jako jego żona i też twarz nazistowskich kobiet może podzielić jego los. Wtedy zostawią szóstkę swoich dzieci na pastwę losu. Magda jest przekonana, że jeżeli dzieci zostaną na świecie, to spotka ich tragiczny los. Albo zostaną zabite, albo zostaną, będą dręczone, będą przedmiotem różnego rodzaju szantaży i będą na zawsze musiały żyć z piętnem ojca, z tym nazwiskiem Goebbels, które będzie się pewnie źle kojarzyło, chociaż trudno mi uwierzyć, że Magda mogła tak myśleć, ponieważ uważała, że dla dzieci największą szkodą i największym cierpieniem nie będzie utrata rodziców, nie będzie to, że będą być może dręczone przez kogoś, tylko to, że będą musiały żyć w nienazistowskim świecie. Dlatego w głowie Magdy i Józefa pojawia się również myśl o tym, żeby odebrać sobie życie,
ale nie chcą na ten drugi świat iść sami. Dlatego postanawiają, że zabiorą ze sobą 6 dzieci. I to właśnie Magda obmyśla cały plan. Dzieciom podaje wieczorem, kiedy pięknie je kąpie, pięknie ubiera w białe szaty, dziewczynkom na głowach zawiązuje kokardki, wzywa lekarza, który jest w bunkrze dostępny i prosi o to, żeby podały dzieciom morfinę. Robi im zastrzyk z morfiny, mówiąc, że to po prostu jest jakieś tam wzmocnienie witaminowe dla wszystkich z nich, po to, żeby dzieci po prostu niczego nie czuły. Kiedy dzieci po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach zasypiają, Magda wzywa lekarza po raz kolejny do tego pokoju, gdzie dzieci śpią i prosi o podanie wszystkim cyjanku. Dzieci w ten sposób umierają. Magda roztrzęsiona idzie do pokoju czy tam komnaty, nie wiem, pomieszczenia w bunkrze, gdzie znajduje się jej mąż. Żegnają się ze sobą. Być może jakieś ostatnie słowa padają. Wychodzą z bunkra. Według niektórych źródeł też najpierw biorą cyjanek, żeby na pewno nie przeżyć tego samobójstwa, a później wychodzą do ogrodu, gdzie oboje strzelają do siebie, chociaż jeden ze świadków twierdzi, że Goebbels najpierw strzela do swojej żony, a potem do siebie. Z kolei jeszcze według innej wersji poprosili żołnierza SS, żeby rozstrzelał ich z karabinu maszynowego. Również Goebbelsowie proszą o to, żeby ich ciała spalono, ciał dzieci nie palą. I to właśnie 2 maja 1945 roku te ciała zostają spalone. I kiedy dosłownie kilka dni później do Berlina wkracza Armia Czerwona i dociera do bunkra, w którym już mieli informację, że znajdują się tam Goebbelsowie, znajdują ciała 6 dzieci, są filmy. Nie są drastyczne, więc jeżeli macie ochotę, to możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Drastyczne natomiast są zdjęcia spalonych ciał Goebbelsa i Magdy Goebbels. Jest też takie zeznanie jednego ze świadków, że podobno 12-letnia Helga, najstarsza z córek, obudziła się w trakcie zabójstwa czy podawania cyjanku, podobno miała walczyć. Nie wiem, na ile to jest możliwe po podaniu morfiny. O tej morfinie też niewiele źródeł pisze, ale właśnie między innymi w książce O kulawym diable możecie o tej morfinie się dowiedzieć. I tak tracą życie najważniejsi ludzie III Rzeszy. Do dziś nie wiadomo, czy Adolf Hitler i Ewa Braun naprawdę zginęli w tym bunkrze, ponieważ w bunkrze znaleziono tylko ciało człowieka podobnego do Adolfa Hitlera. Właściwie wszyscy byli pewni, że to on, ale kiedy zdjęto mu buty, zobaczono, że mężczyzna ma dziurawe skarpety, wtedy stwierdzono, że na pewno Hitler czegoś takiego nie miał. I później oczywiście dalsze tam ustalanie tożsamości tego mężczyzny potwierdziły, że był to po prostu jeden z pracowników Hitlera, który czasami pełnił rolę jego sobowtóra. Był to zwykły, prosty mężczyzna. Natomiast nigdy nie odnaleziono z całą pewnością ciała, które właśnie z całą pewnością można by było powiązać z Adolfem Hitlerem. Natomiast ciała Magdy Goebbels i Józefa Goebbelsów zostały zidentyfikowane jako ich ciała. Zostali pochowani też w bezimiennym grobie przez żołnierzy Armii Czerwonej po to, żeby nie tworzyć miejsca ewentualnego kultu nazistów. I z tego, co pamiętam, zwłoki Goebbelsa i jego żony oraz dzieci zostały ekshumowane, jeszcze raz ponownie spalone i w latach 70. i rozsypane gdzieś nad Łabą, chyba wsypane do Łaby, i podobnie się miało stać ze zwłokami prawdziwego Adolfa Hitlera. No tutaj są teorie spiskowe niesamowite. Ja wcale nie opowiadam się za żadną z nich, natomiast wydaje mi się, że skoro nie ma żadnych dowodów na to, że Adolf Hitler zginął w bunkrze, a był przecież największym, najpotężniejszym z Niemców w tamtych czasach, nie jest trudne chyba ewakuowanie się, ale nie wiem. Tym bardziej, że dokładnie 30 kwietnia, w dniu, kiedy Hitler popełniał samobójstwo, wylądowały 3 samoloty w Berlinie, które prowadziła jedna z nazistowskich, między innymi bo jedną pilotka była jedna z nazistowskich właśnie członkiń
NSDAP i w ogóle zwolenniczka Hitlera, jakaś tam nawet jego znajoma, więc mogła go może tym samolotem gdzieś przewieźć. Inna teoria głosi, że Hitler uciekł z Ewą Braun ubotem gdzieś tam do Hiszpanii, a później do Argentyny i do Ameryki Południowej, czy no, do Ameryki Południowej i do Argentyny. Ta historia trochę jest taka nie na piąte, nie zabijaj, bo jest mocno wojenna i jest taka bardzo historyczna. Ja się jednak zastanawiam nad tym, co musi czuć matka, która w imię ideologii, w imię miłości do zupełnie obcego mężczyzny, z którym nawet nie jest w związku, z którym nie łączą ją żadne erotyczne, miłosne kontakty, decyduje się na odebranie życia szóstce swoich dzieci w imię właśnie tej idei. Jak pokazuje dzisiejsza historia, widać, że dzieci nazistów radziły sobie po tym świecie całkiem dobrze. Żyły trochę z odcinania kuponów po swoich rodzicach, sprzedając różnego rodzaju wywiady, książki, biografie, pamiątki po tych rodzicach, pamiątki na takie, wiecie, znaki czasu. Teraz już nie pamiętam, czyja córka, ale jednego, nie wiem, czy nie Heinricha Himmlera, czy część dzieci absolutnie potępiała działania swoich rodziców i ideologię nazizmu, ale właśnie chyba córka Himmlera bardzo go broniła i no, możemy to oceniać jak chcemy. Oczywiście ja chcę tutaj jasno zaznaczyć, że nazizm i faszyzm i jakakolwiek nienawiść wobec grup społecznych i innych ludzi jest no, dla mnie godna całkowitego potępienia, więc dla mnie to jest niezwykłe, że można było właśnie ulec takiej ułudzie, że to przyniesie coś dobrego komukolwiek. No ale tak się działo, tak było i są badania wielu profesorów na temat tego, dlaczego w ludziach jest zło, dlaczego ludzie mają potrzebę czynienia zła, propagowania zła. Ja odpowiedzi na to pytanie nie znam. Nie wiem, dlaczego matka mogła się zdecydować na to, żeby służyć komuś, kto zabija inne dzieci. Matka, czy kobieta, właściwie to córka, która się godzi na to, żeby po cichu zabito jej ojczyma, tylko dlatego, że jest niewłaściwego pochodzenia. Zabójstwo szóstki dzieci Goebbelsów jest dla mnie wstrząsającą historią i chyba historią, która najlepiej pokazuje mentalność nazistów, totalnie owładniętą myślą o ideologii, której byli wierni. I opowiadam dzisiaj wam tę historię trochę jako przestroga do tego, żebyśmy nigdy nie dali się zaślepić jakiejkolwiek ideologii i ulec charyzmie złych ludzi. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Polecam wam książki, które znajdziecie właśnie w BookBicie. Między innymi Spowiedź Goebbelsa oraz Kulawego Diabła. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie i ufajcie swoim przeczuciom. Do usłyszenia.